Czy obejrzeliście już film Jak zrobić zakwas? Jeśli nie, to musicie to nadrobić. Na końcu filmu pojawi się miniaturka. O, gdzieś tutaj. Witam Was w mojej kuchni. Jestem na 100% przekonana, że mój zakwas wyszedł. Jeśli robiliście go razem ze mną, to mam nadzieję, że Wasz zakwas też wyszedł. A jeśli nie robiliście, to zasubskrybujcie nasz kanał i dajcie łapki w górę. Mój zakwas tak się prezentuje. Zakwas przelejemy do czystego i wyparzonego słoika lub butelki. Ja mam tutaj taką butelkę właśnie, a że jest bardzo wąski otwór, to potrzebuję lejek. Otwieram nasz zakwas. Jest bardzo intensywny kolor, bardzo taki bordowy. Zakwas ma bardzo intensywny bordowy kolor. I jak się nachylimy, to czuć właśnie taką kiszonką. Nie jest to bardzo intensywne, ale czuć taki fajny kolor kiszonki. Kolor kiszonki. I czuć taki zapach kiszonki. Zakwas mamy już przelany, zamykamy go i przechowujemy teraz w lodówce. I codziennie możemy sobie taką 50 walnąć, zwłaszcza z rana, bo wtedy najbardziej wchłaniają się wszelakie witaminki. Zakwas z rana jak śmietana. No nie mogę, no! Zakwas z rana jak śmietana. No nie mogę, no! Bardzo dobry. Jeśli zakwas byłby bardzo intensywny, to możecie go sobie spokojnie rozcieńczyć. Ale najlepiej pić właśnie taki nierozcieńczony. Mój teraz wędruje do lodówki. A tutaj zostały nam buraczki, które spokojnie możemy sobie tak pochrupać albo zrobić sałatkę. Czekajcie, bo wkrótce właśnie pojawi się przepis na sałatkę z takimi właśnie burakami kiszonymi. Jest wyśmienita. Zapraszam i pamiętajcie, kliknijcie dzwoneczek, będziecie na bieżąco i nie przegapicie tego filmu. Zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapki w górę, piszcie komentarze, kliknijcie dzwoneczek, będziecie na bieżąco i zapraszam Was na inne filmy z czerwonym burakiem. Na naszym kanale znajdziecie również inne przepisy z użyciem czerwonego buraka i tutaj w miniaturce właśnie na ten zakwas.
i również na sałatkę obiadową z pieczonego czerwonego buraczka. Do następnego odcinka. Pa!